Hej, tutaj Sara. Zapraszam na cały tydzień przepisów. Są tutaj przepisy, które po prostu robiłam podczas ostatniego tygodnia i uznałam, że chcę się nimi podzielić. Tutaj na przykład robię racuchy jabłkowe. Są tutaj przepisy takie bardzo jesienno-zimowe, dużo cynamonu, wiadomo. Racuchy zrobiłam z jednego jabłka, do tego dwa jajka, mąka owsiana, cynamon, olejek waniliowy i wyszła taka mega puszysta masa. Smażyłam je na oleju kokosowym. Oczywiście wszystkie przepisy, dokładne gramatury podaję na dole w opisie. Tutaj wyszło mi ich 5 i pokażę mój sposób na polewę karmelową bez cukru. Dam tutaj łyżkę jogurtu sojowego, do tego daktyle, szczyptę soli, olejek waniliowy i trochę dam więcej mleka, ale lepiej dodać trochę więcej jogurtu. Mi po prostu się skończył i wszystko zblendowałam. Tutaj są racuchy, oczywiście masło orzechowe i polewam właśnie tym moim daktylowym, mlecznym karmelem. Jest przepyszny. Jeżeli ktoś lubi lody z McDonalda z polewą karmelową, to jest bardzo zbliżony smak, według mnie. Na górę oczywiście słonecznik, orzechy włoskie, pestki dyni, cynamon i racuchy wyszły mega puszyste, były przepyszne. Wydaje mi się, że to jest świetny pomysł na śniadanie, na szybko nawet, albo jak ma się ochotę na coś słodkiego. Tak. Następny przepis będzie na curry z bakłażanem. Podsmażam go po prostu na oliwie na samym początku, bo on się najdłużej robi. Obok gotuję ryż brązowy, który gotuje się pół godziny. Będę też do tego curry dodawała papryki czerwonej, żółtej, czosnek, cebulę i tofu. Ja tutaj miałam trochę więcej niż pół bloku i kroję go w kostkę. Podsmażam na patelni, na oliwie z oliwek, aż całe zrobi się brązowe wokół, zarumieni. I następnie dodaję ocet balsamiczny kokosowy. Można właśnie tutaj użyć sos sojowy lub inny tego typu zamiennik. Na końcu dodaję wszystkie warzywa, które pokroiłam, pasatę pomidorową, którą rozcieńczyłam z wodą, przyprawy, jakie się chce. Ja daję sól, pieprz, czosnek, paprykę, też trochę papryki wędzonej. I wszystko razem ze sobą łączę. Żeby to było curry, więcej sosu, to dolewam wody. Na końcu tutaj też dałam kurkumy. Ja właśnie jak jest chłodno, to uwielbiam takie rzeczy na ciepło, curry, zupy. Tutaj też dolałam trochę mleka kokosowego, niesłodzonego. I wykładam ryż brązowy. Polecam gotować bez woreczka plastikowego. Całe curry. Dodam tutaj też sobie kiszonej kapusty. Uwielbiam. Rukolę, zieloną cebulkę, trochę też sezamu. Ja polecam, uwielbiam takie rzeczy właśnie na ciepło. Curry na ciepło też sałatki robię. Przez ten okres taki jesienno-zimowy, żeby zagrzać organizm od wewnątrz. I tak, więc to jest moje curry. Kolejny przepis, który robiłam na kolację, to będzie tost taki wytrawny z gruszką. Biorę po prostu gruszkę, plasterki na suchej patelni, karmelizuję. Później chleb podsmażyłam na oliwie i dałam bardzo dużo bazylii i przepięknie pachniało. Jeżeli ma się świeżą bazylię, to jeszcze lepiej, można zrobić pesto. Na górę dałam mozzarellę, poczekałam aż cała się rozpuściła. Gruszka, to jest najlepsze połączenie. Bazylia, mozzarella i gruszka. Do tego na górę dałam miód, ocet, ten balsamiczny kokosowy, jeszcze trochę bazylii i pokrojone migdały. Tak wygląda jak kanapka, całkiem nieźle. Była przepyszna i właśnie połączenie tego smaku słodki i ta bazylia i chleb na tym zakwasie. Polecam. Gruszki teraz są w sezonie i super pomysł na kolację, gdy mamy ochotę na coś słodkiego. O ten przepis mnie mnóstwo osób prosiło, gdy pokazałam na Instagramie gnocchi z kalafiora. Ugotowałam połowę właśnie głowy kalafiora i później wszystko odcisnęłam w ręczniku, żeby jak najwięcej wody stracił. Całość rozgniatam widelcem i dodaję mąki,
Ja używam mąki żytniej, daję też łyżeczkę soli i oliwę z oliwek, wszystko razem ze sobą łączę. I tutaj trzeba patrzeć na oko, bo czasami będzie trzeba dodać więcej mąki, czasami mniej. Zależy właśnie ile się odciśnie, ile ma się tego kalafiora. Ja po prostu dodałam na początku tak 1/4 kubka i później co chwilę dosypywałam, aż udało mi się zrobić kulkę i nie rozwalało się nic w rękach. Kroiłam wszystko na takie małe kopytka. Gnioki wrzucam do gotującej się wody. Gotują się z 5 minut, po prostu aż wszystkie wypłyną na powierzchnię. Jeżeli ktoś nie lubi kalafiora lub by chciał inne zrobić kluski, bo to jest mega łatwa sprawa, to można użyć batatów. To jest też świetny sposób ugotować 2 bataty i zrobić to samo. Sos, oczywiście oliwa z oliwek, czosnek, pasata pomidorowa, oregano. Dodałam też rozmaryn, bo jakoś mi pasował. Kupiłam sobie jakieś nowe przyprawy, bo chciałam eksperymentować. Pomidorki koktajlowe i ostrą papryczkę. Tutaj one średnio wyglądają na tej patelni, ale nie rozwalały się, były przepyszne. Ja tutaj je dałam na szpinak, miałam pomidorki koktajlowe, rukolę na górę. To są gnioki. Robiłam już je kiedyś w domu, nawet też robiłam raz pizzę z kalafiora. Robi się całkiem podobnie i ostatnio przypomniałam sobie o tym przepisie i jeszcze kalafior jest w sezonie, więc warto skorzystać i poeksperymentować z nim, bo z kalafiora wydaje mi się, że da się zrobić wszystko. Następny przepis będzie na baby ciasto marchewkowe. Najpierw chciałam zrobić w wersji raw, surowej, ale potem wyszło tak, że trafiło do piekarnika. Jest tutaj pół banana, marchewka, taktyle, orzechy, masło orzechowe, płatki owsiane. Wszystko blendowałam. Polecam nie blendować marchewki, tylko dodać ją właśnie na końcu osobno, ale nieważne. Dałam cynamon, też przyprawę do piernika i wszystko wyłożyłam właśnie do takiej malutkiej miseczki, jak jest na pieczoną owsiankę. Na górę będziemy robić icing. Tutaj są namoczone orzechy nerkowca. Moczyły się godzinę. Najlepiej, żeby całą noc się moczyły. Dodałam mleko roślinne i właśnie też łyżeczkę jogurtu sojowego. Ciasto się piekło gdzieś 25-30 minut. Wygląda tak. Baby ciasto marchewkowe. W ogóle ciasto marchewkowe to jest moje ulubione ciasto. Na górę właśnie daję tą polewę. Ona jest taka jogurtowa, lekko kwaśna, właśnie idealna. Nie była do końca gładka, bo za krótko moczyłam nerkowce, ale miałam bardzo ochotę na ciasto marchewkowe, więc nie mogłam czekać. Na górze orzechy włoskie. Był lekko wilgotny w środku, przez to, że jest bardzo mało w nim płatków owsianych, a głównie składa się właśnie z banana i z marchewki, ale było przepyszne i jeszcze na ciepło. Polecajka. Następny przepis będzie z użyciem dyni. Jeszcze jest sezon na dyni, jeszcze jest jesień. Będziemy robić burgery z dyni. Tutaj jeszcze dałam tak puszkę soczewicy, czosnek, rozmaryn, paprykę wędzoną i mnóstwo innych przypraw. Ja tutaj, żeby wszystko zagęścić, dodałam mąkę z ciecierzycy. Bardzo fajne źródło białka. Wszystko blenduję, ale można też po prostu w misce widelcem połączyć. Dosypałam jeszcze pół kubka mąki orkiszowej, żeby wszystko było takie gęste. Ja zawsze, jak robię burgery, to piekę je w piekarniku, ponieważ na patelni rozwalają się i ta oliwa tak strasznie w niej wsiąka. A w piekarniku zrobię sobie całą blachę, później te, które mi zostają, mam na drugi dzień lub takie gotowe podaję do zamrażalnika i mogą tam siedzieć przez jakiś czas i po prostu jak mam ochotę na obiad, to wyciągam, rozmrażam sobie i nie muszę robić, po prostu robię na zapas. Wychodzą tak, są idealne, trzymają się, cudowne, przepięknie pachną przez te wszystkie przyprawy i tutaj zrobiłam sobie jakąś zwykłą sałatkę z cukinią, kiszona kapusta, oliwa z pestek dyni, pestki dyni i taki obiad, ale można też zrobić burgera, to jest świetna rzecz, z takiego jesiennego burgera. Tutaj jest też inny obiad, nagrałam, po prostu pokroiłam sobie go w kostkę i dodałam też do sałatki. Następny przepis będzie na owsiankę marchewkową. Potarta marchewka, płatki owsiane, woda, mleko roślinne, pół banana, żeby była słodsza. Ja kocham marchewkę. To jest ten sezon. Cynamon, przyprawa do piernika, wszystko ze sobą podgotowałam i będę też robiła na górę karmel z daktyli. Więc daję daktyle, gorąca woda, mleko roślinne i olejek waniliowy. Wszystko ze sobą blenduję. Owsiankę przykładam, przepięknie pachnie. Czy tylko ja mam obsesję na punkcie marchewki w tym sezonie takim? Tutaj dałam masło orzechowe, właśnie tą potartą marchewkę. Nigdy nie jadłam takiej surowej na owsiance, a super jest to dodatek. Marchewka ogólnie jest bardzo słodka w smaku. Na górę jeszcze ten karmel.
to też można jeść jako deser według mnie. Więc chciałam nagrać takie moje szybkie śniadanie, sposób na owsiankę. I ostatni przepis, o którym pomyślałam, że muszę się podzielić, ponieważ pierwszy raz jadłam sushi jakiś czas temu i teraz w domu co chwilę robię swoje. Na razie się uczę. Ja robię moje najczęściej z jalapeno, ogórkiem, papryką, można awokado, co się ma według mnie. Sushi jest bardzo łatwe do zrobienia, powiedzmy takie amatorskie. Tutaj nori wystarczy kupić, ja będę dawała roślinny tuńczyk. Dostałam taki i jest całkiem dobry, ale można użyć tofu, zwykły tuńczyk, jakąś rybę, się ma, co się uważa. Tutaj wykładałam na nori ryż brązowy, gotowałam bez woreczka, z solą i się sam kleił. Ja zauważyłam, że właśnie jak gotuję bez woreczka, więc ja mam taki sposób na ryż, bo wiele osób na Instagramie się pytało. Roluję na samym końcu, odcinam trochę ryż, żeby został kawałek do połączenia. I wszystko super się mi trzyma, nigdy mi się jakoś nie rozwala. Wychodzi przepyszne. Robiłam też z tofu, robiłam różne już połączenia. Ja nie wierzę, że po 19 latach pierwszy raz zjadłam sushi. To jest w ogóle śmieszne. Więc to było na tyle. To był tydzień pozbieranych różnych przepisów, które robiłam. Mam nadzieję, że podobał się tego typu filmik. Może coś cię zainspirowało i spróbujesz zrobić. To był tydzień takich moich comfort foods. By było można powiedzieć, bo i naleśniki, i owsianka, i ciasto, curry, sushi, wszystkie rzeczy, które uwielbiałam na te zimne, ciemne wieczory, bo prawdopodobnie jadłam te rzeczy na obiad o 15, a z oknem już było ciemno, ale nie poddajemy się, zaraz będzie pięknie, więc dziękuję ci jeszcze raz za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia i do zobaczenia w sobotę. Pa, pa!